Cześć. Chciałbym tutaj się odnieść do izomerii optycznej, w sensie czynny czy nieczynny optycznie może być związek, sobie to rozpatrzymy, a konkretnie, żeby ten filmik nagrać, to chodzi mi o pewne zadanie ze zbioru pana Michała V, o które ostatnio zauważyłem pytanie na grupie maturalnej. Obiecałem, że coś na ten temat przygotuję, no to przygotowałem, a to właśnie dlatego, że bardzo lubię tłumaczyć izomerię optyczną. Znaczy, ja generalnie lubię tłumaczyć chemię, no ale jakoś tak są tematy, które lubię tłumaczyć bardziej. Jak uważam, że coś jest źle uczone, no to staram się to tłumaczyć, przynajmniej w moim mniemaniu, trochę lepiej. No dobrze, no w każdym razie, tak jak mówiłem, przyjrzymy się temu troszeczkę bliżej, tylko ja muszę troszeczkę zacząć o samej projekcji Fischera, żebyśmy to zadanie byli w stanie zrozumieć. Jeżeli sobie zobaczymy na wzór kwasu mlekowego, czyli 2-hydroksypropanowego, tak narysowanego na płasko, czyli tak jak tutaj widzimy po lewej stronie, no to zobaczmy, mamy tutaj centrum chiralności oznaczone gwiazdeczką. Możemy na tę cząsteczkę spojrzeć z takiej perspektywy, żeby widzieć przed sobą ten właśnie chiralny, czyli to centrum chiralności, ten atom węgla. Po lewej stronie na przykład była grupa OH, atom wodoru po prawej, początek łańcucha na górze, czyli grupa karboksylowa, nie? I na dole grupa jeszcze CH3. Tak możemy to zobaczyć, tu jest nasze centrum chiralności. Po prostu zgodnie z projekcją Fischera musimy tak spojrzeć na tę cząsteczkę, żeby ją właśnie widzieć z tej perspektywy. I naszym najważniejszym podstawnikiem jest grupa OH, bo to jest najcięższy atom, dalej grupa karboksylowa, trójeczka będzie grupa metylowa i najmniej ważnym podstawnikiem jest ten atom wodoru. Tu widzimy, że one się, jedynka i czwórka, układają na linii prawo-lewo. I w związku z tym możemy wyróżnić dwa odbicia lustrzane. W jednym ta grupa OH będzie po lewej, w drugim po prawej. Tam, gdzie jest po lewej, najważniejsza grupa po lewej, to mamy właśnie izomer L, a tam, gdzie po prawej, to jest izomer D. No dobrze, no to teraz patrząc na to, w tej projekcji Fischera, tutaj mamy jeszcze najpierw projekcję stereo chemiczną, to są właśnie te wzory z klinkami, ale w projekcji Fischera zapiszemy to właśnie w taki sposób, czyli nasz kwas L mlekowy to będzie właśnie taki krzyżyczek, prawda, gdzie po lewej stronie będzie ta grupa OH, oczywiście grupa karboksylowa, ponieważ jest początek łańcucha, no to musi być na górze. I tak samo jeszcze tutaj niżej mamy odbicie lustrzane, gdzie ta grupa OH powędrowała na prawo, atom wodoru na lewo. To w projekcji Fischera wygląda właśnie, zapisujemy to w taki sposób i to jest oczywiście izomer o konfiguracji przeciwnej, czyli kwas D mlekowy. No dobrze, oczywiście te izomery D i L są odbiciami lustrzanymi, no są po prostu enantiomerami. Tutaj powiedzmy, jest to jeszcze w miarę proste. No ale takich centrów chiralności może być więcej, no przecież cząsteczki na przykład cukrów mają ich zwykle po kilka, nie? Jakieś tam heksozy, zazwyczaj no to mamy heksozy, pentozy, ewentualnie heptozy, no to przecież mają po kilka centrów chiralności. Na przykład jak zobaczymy na takie typowe heksozy, glukozę i fruktozę, no to my umownie zaliczamy do cukry ogólnie związki do szeregu D albo L na podstawie konfiguracji tego ostatniego centrum chiralności, czyli patrzymy na to, które jest najniżej. Tutaj na przykład jak popatrzymy na wzór ten po lewej stronie, no to to centrum najniżej ma konfigurację D. Tam się pojawiła takie malutka literka czerwona D. Ale oczywiście we wszystkich pozostałych przypadkach możemy zrobić to samo, więc następny cukier to będzie w szeregu L, dalej D i dalej znowu L. Czyli od lewej zaczynając mamy wzór D glukozy, L glukozy, D fruktoza i L fruktoza. No ale oczywiście tych centrów chiralności, jak mówiłem, jest więcej i każdemu byśmy mogli przypisać przecież konfigurację. No bo przecież ją ma, tylko po prostu do szeregu D albo L, no zaliczamy na podstawie konfiguracji tego ostatniego centrum chiralności, czyli tego o najwyższym lokancie. No dobrze, a co w przypadku kwasu winowego? No taki sobie fajny, prosty kwas organiczny. Może nie najprostszy, ale prosty. I teraz zobaczmy, no bo mamy tutaj dwa centra chiralności. Dwa centra chiralności w tej cząsteczce i pytanie, ile jest kwasów winowych będących do siebie stereoizomerami? No wynikałoby z tego, co powiedzmy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że powinny być w tej projekcji Fischera cztery możliwe takie ustawienia, konfiguracje tych centrów chiralności. Czyli tak jak tutaj widzimy. No pytanie, czy tak jest w rzeczywistości?
Zobaczmy jeszcze raz. W przypadku tego kwasu winowego możemy sobie zacząć numerować, na przykład tutaj, 1, 2, 3, 4, od lewej do prawej, nie? No ale możemy też zacząć od prawej do lewej, bo to jest to samo. I jakby nazwiemy, numerując od lewej do prawej, czy od prawej do lewej, to za każdym razem wyjdzie nam dokładnie taka sama nazwa. Kwas 2,3-dihydroksybutanodiowy. Dlaczego? No właśnie z tego powodu, że z obu stron to jest ta sama cząsteczka, jakby nie patrzeć. To znaczy w sensie no, z obu stron, no w sensie takim, że nieważne z której strony popatrzymy, to będziemy widzieć dokładnie to samo. No dobra, no to teraz spróbujmy przypisać konfigurację centrum chiralności. Narysowałem tutaj w projekcji Fischera jedną z kombinacji i przypiszmy teraz konfigurację centrum chiralności. Spróbujmy go w ogóle zaliczyć do szeregu D albo L. Żeby zaliczyć tę cząsteczkę tego konkretnego stereoizomeru do szeregu D albo L, to nas interesuje to centrum, no bo ono ma najwyższy lokant. No to tutaj, zgodnie z tym, co powiedzieliśmy sobie wcześniej, tutaj będziemy mieć konfigurację D. No dobrze, ale przecież ja równie dobrze mogę sobie określić konfigurację tego centrum. No ono nie jest ostatnie, ale przecież jakbym obrócił tę cząsteczkę o 180 stopni, no to przecież ono będzie na dole. Przecież skoro ta cząsteczka z góry i z dołu jest taka sama, no to nieważne z której strony patrzę, bo mogę ją obrócić o 180 stopni i będę miał dokładnie to samo, nie? Czyli spróbujmy teraz przypisać ją do szeregu, tę cząsteczkę tego stereoizomeru, do szeregu D albo L na podstawie konfiguracji tego właśnie górnego centrum stereogenicznego, czyli w tym celu musiałbym ją tak narysować, żeby ono było na dole. I jak sobie narysuję ją tak, żeby było ono na dole, to znaczy, że muszę tę cząsteczkę obrócić o 180 stopni. I to jakbym patrzył na samochód z przodu albo z tyłu, nie? No to jest tak, jakby go obrócić o 180 stopni, to też go będę widział z przodu albo z tyłu. I tu widzimy taka niespodzianka, bo chociaż w tym pierwszym wzorze ta grupa była po stronie prawej i by się wydawało, że jest to konfiguracja D, bo po prawej, to tak właściwie jest to konfiguracja L. Jak sobie to doprowadzimy do tego, do czego powinniśmy doprowadzić, to znaczy, że to centrum powinno być no, na dole. Ja tutaj zostawiłem tę starą numerację, ale tak naprawdę powinienem oczywiście przyjąć, że tam, gdzie jest czwórka, to powinna być jedynka, no i czwórka oczywiście być na samym dole. Ale po prostu chciałem tu pokazać, że obróciłem tę cząsteczkę o 180 stopni, więc ten atom, który był z czwórką na samym dole, teraz jest na samej górze. W takim razie konfigurację mamy tutaj L. No fajnie, ale co z tego fajnego wynika, że ta cząsteczka ma dwa identyczne centra chiralności, no bo są tej samej budowy, ale o przeciwnych konfiguracjach. Skoro są tej samej budowy, to coś z tego wynika, no bo zobaczmy. Widzimy teraz, że to górne centrum, tam po lewej stronie przynajmniej, ma konfigurację L, dolne D. No to jest to, od czego żeśmy tam zaczęli na poprzednim slajdzie. Jak narysujemy odbicie lustrzane, no to jedno będzie mieć D, a drugie L. Ale przecież to jest ta sama cząsteczka, tylko obrócona o 180 stopni, czyli odbicie lustrzane to odbicie lustrzane jest tą samą cząsteczką, tylko że obróconą o 180 stopni. Zwróćmy uwagę na to, że te dwie cząsteczki da się przeciąć na dwie takie połówki, albo je złożyć w połowie, tak żeby się, jak będziemy je składać, tak jak kartkę papieru byśmy składali, jak będziemy je składać, to dolna połowa nałoży nam się na górną połowę. Bo mamy tutaj właśnie płaszczyznę symetrii pomiędzy tymi atomami węgla przechodzącą. Czyli zobaczmy, cząsteczki tego stereoizomeru kwasu winowego mają płaszczyznę symetrii, odbicie lustrzane jest taką samą cząsteczką. A zatem te dwie, to znaczy może nie zatem, tylko mamy tutaj te dwa identyczne centra. Skoro są identyczne, no to oddziałują ze światłem tak samo, z tą płaszczyzną światła spolaryzowanego. Tylko problem w tym, że działają tak samo, tylko że w przeciwnych kierunkach, wobec czego to ich oddziaływanie wzajemnie się znosi. Wzajemnie się to znosi i ten izomer jest tak naprawdę nieczynny optycznie. I nazywamy to
formą mezo, czyli jest to tutaj na tych obu, oba te wzory przedstawiają kwas mezowinowy. Możemy sobie narysować te grupy OH po lewej czy po prawej, to nie ma znaczenia. Ważne, żeby były po jednej stronie. To i tak jest ta sama cząsteczka, tylko obrócona o 180 stopni. A tu jeszcze takie coś, ja to sobie nazwałem racematem wewnętrznym. Myślę, że to jest całkiem fajna nazwa swoją drogą. Albo inaczej stereoizomer obojnaczy, no bo tak jak samo jak mamy jony obojnacze albo sole wewnętrzne, to czemu nie nazwać sobie tego racematem wewnętrznym? Przecież równomolowa mieszanina enancjomerów, racemat, nie ma skrętności optycznej, bo jest taka sama liczba centrów o skręcalności w lewo i taka sama liczba centrów chiralności o skręcalności w prawo. A zatem się to wzajemnie zeruje i nie ma tej czynności optycznej, taki racemat. Mówię o racemat wewnętrzny, bo przecież tutaj mamy taką samą liczbę cały czas, no bo na jedno centrum o jednej konfiguracji zawsze będzie przypadać jedno centrum o drugiej konfiguracji. Stąd też racemat wewnętrzny albo stereoizomer obojnaczy, no bo ma dwa przeciwne te centra. To jest tak, to są takie na czerwono zaznaczone, bo ja je sobie sam wczoraj wymyśliłem, dlatego że myślę o tym, co mi się podoba myśleć i podoba mi się to, co wymyślę. No więc sobie wymyśliłem i mi się to podoba. No ale przejdźmy kawałeczek dalej. To oczywiście jest taka moja propozycja, a może warta rozważenia z tym racematem wewnętrznym albo stereoizomerem obojnaczym. Może to będzie takie do kogoś przemawiać. No to wiadomo, może nie do wszystkich, ale do kogoś taka argumentacja może trafić. No dobrze, i teraz przyjrzyjmy się jeszcze pozostałym stereoizomerom kwasu winowego, mianowicie, żeby otrzymać kwas L-winowy, no to teraz już widzimy, że te grupy OH muszą tak naprawdę być po przeciwnych stronach. Jedna po lewej, druga po prawej. To wtedy tak naprawdę mamy konfiguracje zgodne, wzajemnie się to nie wygasza, czy po prostu się te ich efekty sumują. No bo obydwie na przykład będą skręcać w lewo albo obydwie w prawo i wzajemnie się nie. Jeżeli by powiedzmy jedna skręcała o 15 stopni w jakichś tam warunkach w prawo, druga też, no to łącznie po przejściu to światło będzie skręcone, ta płaszczyzna będzie skręcona o 30 stopni, a nie o 15, no bo się to wzajemnie tutaj doda, jedno centrum do drugiego centrum. No dobra. Czyli tutaj my będziemy mieć czynność optyczną. I wracając, to jest oczywiście para enancjomerów. Razem mamy trzy kwasy winowe, no bo jeszcze mamy ten kwas mezowinowy. Czyli wracając do tego, co tutaj mieliśmy na tym slajdzie, te dwa wzory po lewej stronie to jest kwas mezowinowy, to jest ten sam, to jest tak naprawdę ta sama cząsteczka, tylko obrócona o 180 stopni w stosunku do druga do pierwszej albo pierwsza do drugiej, a te dwa kolejne to jest kwas L-winowy i kwas D-winowy. No dobrze, czyli mamy tak naprawdę trzy, pomimo tego, że pozornie się wydaje, że cztery powinny być. No zobaczmy, tu mamy taki przykład zadania maturalnego tam sprzed 5 lat i zobaczmy, na przykład tutaj w tym cukrze po lewej, który utleniamy, tutaj no nie da się tej cząsteczki podzielić na dwie równe części. Nie ma tej płaszczyzny symetrii, bo nawet jak ją zegniemy w taki sposób, że spróbujemy dolną część, tak jak kartkę papieru, nie? Dolną część nałożyć na górę, to nam się to nie nałoży, no bo tam są różne grupy na końcach. Różne grupy funkcyjne są na końcach, więc nam się to nie nałoży. Ale jeżeli będą te same grupy na końcach w wyniku tego utleniania, tak jak tutaj widzimy grupy karboksylowe, no to już tutaj możemy puścić taką płaszczyznę symetrii, przeciąć tę cząsteczkę właśnie płaszczyzną symetrii, no i zgiąć w taki sposób, żeby się dół nałożył na górę. Zresztą zobaczmy, że dolna połowa jest odbiciem lustrzanym górnej połowy, bo jest płaszczyzna symetrii. A zatem tu akurat jest takie uzasadnienie, że nie, ponieważ ta cząsteczka ma płaszczyznę symetrii, no bo w tej projekcji Fischera da się gdzieś ją podzielić na pół w taki sposób, żeby dolna połowa była odbiciem lustrzanym górnym, albo tak, żeby ją po prostu zgiąć, tak jakbyśmy kartkę zginali, żeby się dół nałożył z górą. Po lewej stronie to jest niemożliwe, po prawej jest to możliwe, więc jest to cząsteczka nieczynna optycznie, bo ona ma płaszczyznę symetrii.
Oczywiście czasami spotykam dziwne rzeczy, mianowicie takie, że ktoś twierdzi, że na przykład cząsteczka acetonu no nie ma płaszczyzny symetrii, no bo jak ją przeciąć na pół? Bo ktoś sobie wyobraża, że my to tniemy między atomami, a co jakby to, no bo tam jak podzielić te atomy na pół? Ale przecież ta płaszczyzna symetrii to jest pojęcie abstrakcyjne. My nie bierzemy żadnego jakiegoś takiego maleńkiego noża, nie noża molekularnego nazwijmy to, żeby przeciąć atomy dosłownie na pół, przez jądro atomowe jeszcze na pół, tylko po prostu sobie wyobrażamy, że jest ta płaszczyzna symetrii. A zatem na przykład tutaj pierwsza cząsteczka nie ma centrów chiralności, ale na przykład zobaczmy, że ta druga ma płaszczyznę symetrii, możemy ją tam sobie, tak jak to wcześniej mówiliśmy, narysować, ale ta po lewej też ma. Przecież to, że ja ją tu narysowałem, nie znaczy, że ja dosłownie przecinam jakimś nożem cząsteczkę na pół przez atom tlenu, przez jądra atomowe, nie wiadomo, jeszcze elektrony tam jakoś rozdzielam na pół, tylko po prostu sobie wyobrażam, że ona jest, bo to płaszczyzna symetrii jest pojęciem abstrakcyjnym, a nie coś, co w rzeczywistości mi przecina cząsteczkę. Nic tam nie przechodzi, co by ją przecinało na pół, że będę miał dwie połówki sobie gdzieś tam latające w próżni czy gdziekolwiek indziej, nieważne gdzie. W każdym razie to jest tylko pojęcie abstrakcyjne i nawet cząsteczka acetonu czy czegoś tam jest symetryczna. Jakby nie była symetryczna, to by aceton miał czynność optyczną, a nie ma. No ale wracając do tego naszego zadania. To zadanie, a tu jeszcze mi została ta trójeczka z poprzedniego slajdu, ale to nieważne, w sensie to zadanie maturalne, trzy to z poprzedniego tam slajdu, jeszcze mi zostało tam innego, nieważne. W każdym razie, dlaczego ten związek jest nieczynny optycznie? Takie było pytanie. To jest oczywiście oryginalny screen, więc ja to sobie tutaj przerysowałem. Przerysowałem sobie, tak żeby to troszeczkę ładniej wyglądało, ale to jest ten sam związek w projekcji Fischera. I teraz zobaczmy, dolne centrum ma konfigurację L, to znaczy, że ten związek zaliczamy do szeregu L. Ale przecież tutaj znowu mamy tę sytuację, że dolna połowa prawie, że się jakby chciała nałożyć, ale byśmy ułożyli nazwę, to mamy jak z tym kwasem winowym, że z obu stron nam wyjdzie kwas 2,3-dihydroksybutanodiowy. No tutaj też by wyszło, nie? Że jest to kwas 2,3,4,5-tetrahydroksoheksanodiowy. No nieważne, w każdym razie pytanie, a jaką konfigurację byśmy przypisali, jakbyśmy patrzyli od tego drugiego końca? No to znowu byśmy musieli tę cząsteczkę obrócić o 180 stopni, żeby to centrum na górze znalazło się na samym dole i wtedy widzimy, że ono ma konfigurację L, czyli to oba te centra są tak naprawdę zgodnej konfiguracji i się tutaj nam znowu będzie sumować, jak w tej cząsteczce kwasu D winowego na przykład, albo no, bardziej może L winowego w tym przypadku. Jak w tej cząsteczce. I tak samo na pozór wygląda, że tam, gdzie są te grupy OH przy lokantach 3 i 4, że tam są przeciwne konfiguracje, też są tak naprawdę takie same, jak to sobie byśmy też tak obrócili i porównali. Są takie same. Także tutaj się sumują oddziaływania, bo są zgodnego znaku, jeżeli chodzi o te grupy przy węglu numer 2 i 5, ale tak samo 3 i 4. To się tutaj sumuje, więc to jest związek czynny optycznie. To jest związek czynny optycznie i zobaczmy, że nie da się go tutaj podzielić tak na połówki, żeby dolna była lustrzanym odbiciem górnej albo na odwrót, albo zgiąć się też czego tak nie da, wobec czego musi to być czynne optycznie. Generalnie jeżeli ktoś ma problemy z izomerią optyczną, to zapraszam do udziału w swojej lekcji, którą można nabyć na stronie powtórki z chemii i mieć dostęp do niej przez rok, tylko do tej lekcji najlepiej się przygotować, budując sobie dwa takie właśnie modele, jak tutaj na obrazku, bo wtedy można to samemu wszystko zobaczyć. Ja to tłumaczę, pokazuję tam na lekcji, jak to trzeba, prawda, ustawić, z której strony na to patrzeć i tak dalej, co z tym robić, żeby tę izomerię optyczną zrozumieć. No dobrze, to dziękuję za uwagę. Zapraszam też na lekcję i mam nadzieję, że wyjaśniło się, dlaczego w tym przypadku ten związek był akurat czynny optycznie. Okej, to pozdrawiam jeszcze raz, dziękuję i zapraszam na swoją lekcję o izomerii optycznej.